Cześć, witam wszystkich. To jest program Startup School, pierwszy i mam nadzieję nie ostatni. Program powstał po to, żeby promować przedsiębiorczość w Polsce, szczególnie... Czemu się, Kominek, śmiejesz? Ja i p***am przedsiębiorczość. Nie zwracajcie na niego uwagi, ja zdradziłem już, to będzie naszym gościem. Naszym gościem będzie właśnie Kominek. Cześć, Kominek. Cześć, pełna powaga. No, zachowuj się. W końcu to jest mój program, ja tu decyduję, kto będzie śmiał kiedy. Więc dzisiaj porozmawiamy o blogach, porozmawiamy o zarabianiu na blogach, porozmawiamy o kobietach, o seksie też będzie troszeczkę. Szczególnie Kominek nalegał na ten temat, ja nie mam nic przeciwko. Chociaż jest to o startupach, będziemy generalnie mówić o tym, jak robić biznes internetowy. Z każdej strony, nomen omen. To znaczy będziemy mówić o tym zarówno od strony tych użytkowników, którzy jak Kominek, no nie za bardzo znają się na tym internecie, ale próbują. I z drugiej strony o ludziach, którzy naprawdę znają się na robieniu interesów, ale jakoś brak im szczęścia i te startupy cudowne jeszcze z ich rąk nie wyszły. Drogi Kominku, mam cztery podstawowe pytania, nie podglądaj. Jak się nazywasz? Kominek. Kominek. Nazwisko pewnie mi nie powiesz, jak masz. Nie, po co. Okej, rozumiem. Ale masz konto na naszej klasie? Nie. Nie masz? No czemu? Mam pod kontem. A gdzie masz konto w ogóle? W banku. Ale z serwisów internetowych? Wszędzie. Tylko na Kominka zakładane. Czyli na Golden Line też masz na Kominka? O nie, sorry. Dawno by cię usunęli. No tak, na Golden Line jeszcze mnie nie było. Rozumiem. A to szkoda, bo to całkiem fajny serwis randkowy. Czym przyjechałeś do nas? Tramwajem. Jaki masz komputer? PC i netbooka. Czyli dwa masz komputery. Dokładnie. Ale netbook to też PC. Tak? No. No to mam dwa PC. Rozumiem. Maca nie planujesz kupić? W żadnym wypadku. Czemu? Nie, nie przekonuj mnie. Okej. Okay. Steve obiecał, że będę miał premię za sprzedanie tysięcznego komputera. Za polecenie, ale jakoś już wystarczy mi nie iPod. Tym razem, nie tym razem. Spoko, mam nadzieję, że się do Gmaila przekonam, bo też jestem resellerem. Nie ma mowy. Resellerem Google'a. Czy utrzymujesz się z tego, co robisz? Tak. Super. Ale... Tak naprawdę, czy tak mówisz, bo w telewizji jesteś i trzeba... Znaczy tak mówię, bo tak wypada w sumie, nie? Ale tak naprawdę mama ci pomaga. Znaczy tak naprawdę to jeszcze utrzymuje się tak, żeby starczało mi na chleb i Coca-Colę. Tak przy okazji, jak już jesteśmy przy piciu, to jest yerba mate, kilogram, daje kopa naprawdę na miesiąc czasu. Jest do wygrania, będzie super trudne pytanie. Możecie już szukać w Google'ach, co jest stolicą Pakistanu i będzie do rozlosowania. Dobra, Kominek. Czy masz jakąś nagrodę dla mnie? Twoją nagrodę jest sam pobyt w programie. Będziesz się mógł chwalić znajomym, że wiesz, uścisnąłeś dłoń człowieka roku. Co ty na to? Biorę, co dają. No ja też myślę, że po prostu wiesz, wszyscy będą w niebo wzięci. Słuchaj, Kominek, może przejdźmy już do takich pytań tak, z kartki, przejdźmy bo na ty. Zdecydowanie pytania z kartki mi tak średnio idą. Nie. Znaczy, czytać potrafię, ale jakoś tak, wiesz, szybciej myślę niż czytam, więc to będzie lepiej, jak będę mówił. Słuchaj, prowadzisz dwa blogi. Tak jest. Kominek In i Kominek TV. Kominek In, odrobiłem pracę domową, to jest blog robiony na Bloksie. Kominek TV to jest twój autorski, czy może nie twój autorski, ale generalnie dla ciebie robiony soft, którym robisz całkiem poważny serwis informacyjny. Możesz powiedzieć... Nie, jak to się zaczęło, ale jakby dlaczego zrobiłeś podział? Po co ci dwa blogi? Nie możesz poprzestać na jednym? Nie, ponieważ na dłuższą metę ciężko było łączyć tematy tak zwanych relacji damsko-męskich z mediami, z reklamami. To się po prostu, trochę się gryzły ze sobą te tematy i czytelnicy, którzy przychodzili, żeby poczytać o mediach, byli niezadowoleni, gdy pisałem o dupach. A jakie relacje damsko-męskie? Czy to jeden jest dla chłopców, drugi dla dziewczynek? No, coś w tym rodzaju. Który jest dla chłopców? Ten dla chłopców to jest właściwie ten najnowszy. Aha, czyli ten, na którego nie zaglądam. Tak. A ten dla dziewczynek to jest ten To młodszy. Jest ten stary, dobry. Tam okay. Mam same kobiety właściwie. Okej, okay. Czyli ten, na którym piszesz, jesteście grube, brzydkie, nie chcę was na tym moim serwisie, a one piszczą z Boże, Kominek, jesteś ostry, tak? Tak, to jest, tak, to dokładnie jest ten. Okay. Mhm. Słuchaj, powiedz nam trochę o twojej przygodzie, o twoim romansie z Agorą. To znaczy, czy Agora to jest firma, która płaci ci za to, że robisz im tak popularnego bloga, Czy to jest przypadek, czy po prostu Blox ci podpasował jako system blogowy? Blox, założenie bloga na Bloxie to był akurat czysty przypadek, po prostu tak jakoś trafiłem na gazeta.pl, natomiast wbrew obiegowym opiniom, plotkom i tak dalej, Agora nigdy mi nie płaciła i nie chciała nawet płacić. A gdyby się zgłosili? To bym wziął. Ale no, wiesz, damy 500, no, co pan na to? Nie, no to bym kazał im się gonić.
Czyli od jakiej kwoty nie, da, nie dałbyś się Zależy, gonić? Co by chcieli w zamian. Bo no, oni tak naprawdę. Chcieliby, żebyś pisał, no. No to samo nie, robię im za darmo, prawda? Nie, jest najlepszym redaktorem na świecie, albo no coś tak. takiego, tylko po prostu, żebyś robił to, co robisz. Nie, obecnie mi to się nie opłaca, bo to samo robię im za darmo. Może no bardziej... to jak to ci się nie opłaca? No, jakbyś znaczy im się nie robiłbyś... opłaca mi płacić. Bo ja piszę za darmo, na gorzej. No tak, ale no teoretycznie możesz sobie pójść. A no i tak mam zamiar, taki mam zamiar zrobić. Czyli chcesz podejść za górę, ale tak. żeby cię mogli zatrzymać, to ile by musieli wyasygnować? Niech będzie, że średnia krajowa. Średnia krajowa, czyli jakieś 2,5 tysiąca. No powiedzmy, więcej na może. Rękę. Może więcej, może na początek. Okej. Okay. Dobra, Kominek, czyli masz dwa blogi. Tak jest. Starasz się z nich utrzymywać. Tak. Tendencja zwyżkowa, jak rozumiem, na mimo obu. Kryzysu. Na obu, tak jest. I który więcej zarabia? Zarabiam wyłącznie na tym starym blogu. Na nowym na, nie, nie mam ma reklam? Nie, na nowym mam tylko reklamy, czasami wiem, znajomych wstawię czy coś w tym rodzaju. Mhm. Natomiast nie zarabiam na nowym blogu. Odrzucam praktycznie wszystkie oferty reklamowe, jakie dostaję. A to czemu? Bo mi nie pasują firmy do profilu bloga. Mhm. A jakie firmy preferujesz? Preferuję firmy, które Durexa. Nie każą... No, no tam akurat nie. Tak, nie no. Żadnych firm z materiałami dla osób... pełnoletnich, wyłącznie pełnoletnich, że to muszą być takie rzeczy, które nikomu... Tylko dla dzieci. Tylko dla dzieci, tak jest. No i przede wszystkim takie firmy, które no, nie zdzierają kasy, czyli coś w rodzaju wyślij SMS-a, a wygrasz miliard złotych. Czyli u nas, pan Lotto odpada. Odpada na pewno. Z milionem z SMS-a. Dobry cash, no. Czy a propos SMS-ów, to co myślę, że pomyślę, żeby kasować kasę za to, że ktoś ogląda twojego bloga? Bo powstał tu taki pomysł, żeby coś takiego robić. Znany pewien bloger na H ogłosił, że będzie kasował za bloga, czy za to, że można go czytać. Co sądzisz o tym pomyśle? No sądzę, że na ten pomysł wpadłem rok temu już na swoim blogu i to samo zrobiłem. Znaczy on o tym nie wie, to nie to, że zarzucam mu plagiat, on prawdopodobnie o tym nie wiedział. Dokładnie nie, to no, samo H, zrobiłem. Proszę cię, przecież on nigdy by nikogo nie strzelił w ten sposób. No. Dokładnie ten sam manewr zrobiłem, że 100, blokada, Ops, trzeba... Się to Hazan. Nie przyjdzie do samego programu, na pewno. Ocenzurujemy to, czy tam ty w sumie. Wpadłem na ten pomysł już jakiś czas temu i to uważam, że to się absolutnie by nie sprawdziło. Dlaczego? Za mało osób? Tak, podobno za mało. Masz bardzo wiernych fanów, więc w czym problem? Najwierniejsi moi fani to są ci, którzy mnie nienawidzą i oni latają po wszystkich forach, tam gdzie się pojawia gdzieś Kominek, żeby mogli mi nawrzucać. No właśnie, czy nie zapłacą to za to, moi za to najwierniejsi żeby ci nawrzucać? Fani. Nie, bo oni to robią, zawsze mogą zrobić gdzieś, gdzie zrobią to za darmo. Słuchaj, zasada jest taka, no jeśli zakładamy, że mam 20 tysięcy czytelników na obu blogach, powracających, tych stałych, tych, którzy rzeczywiście mnie lubią i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nawet co setny by zapłacił, to zostaje mi 200 osób. To ile musiałbym wziąć od tych 200 osób? No ale no, ja tu czytałem nie tak dawno zresztą, że miałeś na blogu 182 tysięcy unikalnych użytkowników. To jakie 20? 20 dziennie, tak? Tysięcy? No, tak, to są 180 tysięcy unikalnych, ale wśród nich są także ci, którzy są czy wiesz, jeden raz... Wiesz, że jesteś prawie 3 razy, no 2 razy popularniejszy od Hazana. No, orgazm, prawda? Tak. Znaczy jeszcze bardziej, bo to na jednym blogu mam, bo na drugim nie policzyłeś mi jeszcze unikalnych. No, Hazan musi się bardziej postarać. No, być może. Tak też jako konkurencję, czy tak Słucham? Inna kategoria nie, wagowa? Jest, w ogóle nie mamy tych samych A tematów. A kto jest swoją konkurencją? Nie mam konkurencji, żadnej. Czy jest na takim śladowym poziomie, że nie się no, nie liczy? To było dziwne, że zakładając bloga o mediach i reklamach w 2009 roku nie miałem żadnej konkurencji. Ale Kominek o mediach i reklamach? Kominek to jest o dziewczynach żygających, facetach do sedesu i innych hardkorowych rzeczach. No. Powiedzmy, że tak Dzisiaj było 3 lata temu. Nie widziałem, że facet tańczył bez nóg. Albo inne hardkory, no to jakby... A to na boku wrzucam śmieszne filmiki. Czyli robisz sobie popularność na takich rzeczach kontrowersyjnych, a potem udajesz, że piszesz o mediach. No, coś takiego. Nie, niekoniecznie. Ja nie piszę kontrowersyjnie, nie? Także piszę o mediach na drugim blogu. Kłamie do tego. Nie, no nie piszę kontrowersyjnie. Stary, kiedy napisałem jakiś kontrowersyjny tekst? No nie wiem, ja nie czytam na bieżąco, ale generalnie z tego się składa Kominek, że piszę takie rzeczy, które to jest opinia innym przez usta nie przeszły. Nie? To jest taka opinia z dawnych czasów. Kiedyś tak było, 3 lata temu tak było, teraz już tak nie jest. I nie ciąży ci ta opinia skandalisty? Ciąży. I co z tym zrobisz? Znaczy... Założyłem drugiego bloga. Okej, okay, no ale no, ten blog jest dużo mniej popularny. Tak. Nie zarabiasz na nim. 3-krotnie mniej popularny. Więc po co go w ogóle robić? A, bo z zawodu jestem dziennikarzem. Okej, okay, i to jest twój poligon doświadczenia. To jest po prostu to, czym się interesuję od 10 lat, powiedzmy, nie? Jak byłem jeszcze w liceum. I co będziesz robił, jak już ten blog stanie się popularny? Będziesz odcinał kupony, czy Nie, założę kolejny blog. O czym będzie ten blog?
Żartuję. Tak naprawdę kolejny blok, jaki założę, to oprócz tego, że z tamtym starym ucieknę z Agory, to też będzie dosyć duże dla mnie wydarzenie, to zamierzam jeszcze założyć bloga tego samego kominka, którego prowadzę od 4 lat, ale w wersji angielskiej. I tam będę od samego początku kreował tego samego kominka, którego kreowałem w Polsce od 2005 roku. A powiedz mi, ty masz takie czasem, ale coraz częściej jakieś takie akcje, które wychodzą poza blok kominkowy, czyli chociażby sławna sprawa z kiślem. Nawet budyniem, nie? Ale budyniem. Okej, okay, budyń. Rzeczywiście prościej się mówi. Zdecydowanie. Z budyniem były tam jeszcze jakieś kwestie z blogiem roku, kiedy ktoś, jak on mógł w ogóle, nie umieścił cię wśród liderów polskiej blogosfery. Nie, i to się przekrój trochę... mi podpadł chyba, to, tak. O to chodziło. No tak, ale to są takie rzeczy, które, dzięki którym Rafał Agnieszczak dowiaduje się o tym, że tak. Istnieje taki blok jak kominek. Tak, takie rzeczy są właśnie robione, żeby takie Agnieszczaki jak ty się dowiadywały. No właśnie, i teraz jest jeszcze szczególnie interesująca mnie kwestia, czyli badanie seksualności Polaków. Czyli taki, blogu, taki Kinsey, czy jak on taki, ten w Stanach taki... Alfred Kinsey, tak. Dokładnie. Tak. Czyli ty jesteś takim polskim Kinseyem, który odkrywa seksualność Polaków i robi im sondy i różne inne badania. Tak? Tylko w kilku ostatnich tematach. Ja raczej odchodzę od tego seksu, łączenia no tak, kominka z seksem, jest, ale tak. No. Ale czy traktujesz to jako taki, taki wabik na oglądalność? Tak. Czy rzeczywiście seks cię interesuje? Znaczy seks mnie interesuje jako tako. Teoria. Teorii tylko, nie? Bo w praktyce ani trochę. Mhm. Natomiast poruszam tematy seksu, bo one mi napędzają czytelników. Jak w zeszłym miesiącu, w październiku, to dwa miesiące temu, pierwszy raz od 2 lat napisałem teksty o seksie. To było pierwszy raz od 2 lat. Statystyki w ciągu 3 tygodni skoczyły mi o 20%. To stary, no to może rzeczywiście się na tym skupić. Nie, no. nie. To było chwilowe, wracam już do... Rzeczywiście bez nagich fotek, bo wiadomo, że... Bez nagich, ale raz, że to jest nielegalne, jeśli skanujesz z CKM-u. No tak, tak jak kiedyś odbiłem. Poza tym mało estetyczne, bo to z CKM-u. Też prawda. I generalnie jesteś, widzę, zwolennikiem tej samej teorii, że najgorsze rzeczy, jakie się pojawiają w polskich gazetach facetów, to są zdjęcia. CKM, Playboy i tak dalej. Popierasz? Ja nie lubię retuszowanych żadnych zdjęć kobiet. Ja też, za dużo Photoshopa. Czysta naturalność, jak najlepiej, najlepsze jest. Luke TV ma fajne prezenterki, a tak a propos. Nie zauważyłem, ale wierzę na słowo. Obejrzyj, zobaczysz, przekonasz się. Słuchaj, kominek, masz te wszystkie swoje kominkowe tematy. Tak. Masz ten temat związany z tym blogiem na poważnie. Tak. A co sądzisz generalnie o polskiej blogosferze? Czy to jest coś, co jest już taką potęgą, że można o tym mówić tak otwarcie, że to są jakieś gwiazdy na tym rynku, że to jest biznes, że to jest coś, co się można wymienić w jednej linii razem z prasą? Czy to jednak jest nadal taka, no powiedzmy, zabawa dla trochę starszych dzieci? Polską blogosferę akurat doskonale obrazuje ranking wpływowych blogerów, który robię co 3 miesiące. Przypadkowo chciałem o tym pogadać. Przypadkowo akurat, tak się jakoś... Tak mieliśmy w scenariuszu. Tak jest. To było. Słuchaj, tam jest 30 blogerów w tym rankingu. Mhm. I tak naprawdę, gdybym chciał, to zmieściłbym się w 15. Czyli jeszcze Kurasiński i Kaznowski by się zmieścili. Zmieściliby 13, 14 się. Miejsce. Specjalnie zmieściliby się na tym 13, 14 miejscu. Ale dlaczego dopiero taka pozycja? Ja nie wiem. Za rzadko piszą, za mały mają wpływ. Za mały wpływ? Tak. Stary, to jest Biblia. To jest, dla branżowców. Pochazanie to po prostu od razu. Kuras i wiesz, i Dominik, wiesz. Nie, za rzadko piszą troszkę. Spijają wszyscy piankę po prostu z ich pisów. Po prostu. I potem wiesz, to wszystkie startupy do dzięki nim, wiesz. Czyli co, ranking blogerów to jest coś, co będziesz kontynuował? Jakieś tak, są plany, żeby to powielić, zaktualizować? Tak, teraz... Coś się zmieni? Kto będzie na pierwszym miejscu? Nie ma pierwszego miejsca. Pierwsze miejsce... Wybieram zawsze pierwszą szóstkę. Mhm. Pierwsza szóstka najlepszych. Pierwsze miejsce nie wybieram z prostego powodu. On cały czas na tych pierwszych miejscach byłoby byłby może kominek. Dwóch, trzech blogerów. No, w tym kwartale na pewno byłby kominek. Mhm. A jakie są za kryteria? Kryteria? Po trochu popularność, po trochu ilość komentarzy na blogu. Przede wszystkim to ile szumu robią blogerzy swoimi tekstami w danym kwartale. Jeśli przebijają się do tradycyjnych mediów, a żyjemy w czasach, kiedy to tradycyjne media kreują autorytety i pokazują, kto się liczy, kto jest mądry, a kto głupi, no to decyduje o tym. No to do jakich się mediów przebiłeś? Oprócz telewizji, bo was nie zaliczam jeszcze do telewizji, to do wszystkich.
Do wszystkich się przebiłeś? No i jak? Ale jakby w sensie, znaczy, ktoś cię tam słuchaj, wymienił, no, tak? tak, no na tej zasadzie, że ktoś mnie tam wymienił, gdzieś się pojawiłem, coś skomentowałem. Tak, to w tym kierunku. Tylko, że to jeszcze nie jest tak popularne w blogosferze, bo jeśli weźmiesz tych 30 blogerów, którzy są w moim rankingu, to nie sądzę, żeby tam 10 się znalazło, którzy przebili się do choćby w jakichś komentarzu do tradycyjnych mediów. A da się raczkuje wszystko. Da się to jakoś przełożyć na oglądalność? To znaczy... W żaden sposób. Dam ci przykład prosty, Polityka. No. Był cały artykuł o mnie w Polityce w październiku. Oglądalność po tym numerze skoczyła mi o zero. Nic, znaczy co, nikt nie przeczytał albo ktoś przeczytał i... Nie było w ogóle żadnego skoku wejść. Chyba jednego dnia może tam zanotowałem 30 tysięcy wejść więcej. Ale to jest tak jak efekt wykopu. Nie? Jednego dnia wchodzą na ci wykopie z byłeś? Wykopu. Byłem, znaczy nie w tym kwartale, w poprzednim, czy kiedyś, ja tam nie patrzę za bardzo, nie kiedy jestem. Ale co jakiś czas mnie ktoś tam wrzuca... Dygnie wykres, co nie, wtedy? No, tak, ale to się w ogóle nie liczy. Kto był na wykopie, ten wie, że no, to jest 2 dni i... Dobrze, statystyki wracają do normy. To jest kilkanaście tysięcy odwiedzin dziennie. Które nic ci nie dadzą. Czyli ten ruch się odbija. Wpada, tak. Zrobi odsłonę i wypada. Nie, potem nie wraca. Nie interesują mnie takie chwilowe wejścia na stronę. To co jest przyczyną twojej popularności? Znaczy koleżanka powie koleżance? Czy może, nie wiem, masz jakieś inne tajne sposoby na reklamę? Właściwie to chyba poczta pantoflowa właśnie jest najlepszą metodą, bo zauważyłem, że nawet już coraz rzadziej jestem rzucany na różne fora dla gówniarzy, bo kiedyś jak pisałem dużo o seksie, no to wrzucali moje teksty na fora i pisali, jaki ten kominek jest. I teraz już tak nie robią. Znaczy, bo nie przestałeś pisać o seksie. A to, co już napisałem, to przeczytali dawno. A gdybyś napisał, nie wiem, powieść w odcinkach o seksie, to myślisz, że co, 500 000 byś miał? Nie, no to ta oglądalność by tak skakała, powiedzmy jeszcze o 50% w ciągu następnych 3 miesięcy. I to by się utrzymało, tylko że zrobiłbym się syf na blogu. No powiedz mi, no powiedzmy, że średnia krajowa, no to nie jest chyba szczyt marzeń twoich. Zarobków? No. No coś ty. No to ile byś tak chciał zarabiać? 15 tysięcy? Ale zależy na jak długą metę mówimy. Nie, no miesięcznie, no. I przez ile lat? No nie, no. Po prostu, no w danej chwili, jakbyś miał zarabiać 15 tysięcy, to by było super, prawda? No to na chwilę myślisz, tak, na pewno. Myślisz, że to jest realne, żeby kiedykolwiek zarobić takie pieniądze, czy to jest kwestia kilkunastu lat, czyli można powiedzieć, że się nigdy nie wydarzy? Pół roku temu jeszcze nie można było mówić o zarabianiu na blogach. Pół roku temu jeszcze nie mogłem powiedzieć, że mogę się utrzymywać z pisania bloga. Teraz mogę o tym wspominać, że się utrzymam, bo raz dostanę 300 zł, a raz dostanę 5 tysięcy. Czyli mogę mówić, że się Kto da ci dał utrzymać. 5 tysięcy? Właściwie 5 tysięcy to mi nikt nie dał, bo dostałem więcej od paru innych. Także nie. No ci, którzy byli u mnie najdłużej, to dawali mi więcej. Ja słyszałem o jednym dealu z Sherlockiem. Czyli rozumiem, aktualny jest deal, że takie cały wynajęcie czas. Kominka na miesiąc czasu wyjazdowo kosztuje powyżej 5 tysięcy. Oj, zdecydowanie. Wycieczka plus kieszonkowe. No zdecydowanie. Takiego. Zdecydowanie więcej to kosztuje. Nawet reklama była krócej, bo to nie na miesiąc. Tam się umawialiśmy tam na a to krócej. Już się... Ale reklama była u mnie dłużej, bo po prostu... Czyli to już nie ma tej reklamy teraz? Sorry, za 2 tygodnie wróci na początku stycznia. A kiedy wjeżdżasz na wakacje? Na początku stycznia. Okej, okay, czyli przez 2 tygodnie będziesz pisał skąd? Z Egiptu? Z Azji. Aha, ale to tajemnica? Tak, to jest tajemnica, to jest na moim blogu. To nie blogu Tajlandia, tajemnica. Ja już znam ciebie. Nie. To już wiadomo, z czego jest na Tajlandia. No. Z czego? Z rodzinnych wyjazdów. No. A. Na razie to jest wszystko do wycięcia.